Sponsorem nagród jest właściciel serwisu szlagierowysklep.pl. Kochani Państwo, w szlagierowym studiu pojawił się Jasiu Rys. Lubiany, dawno nie widziany, ale za to mamy Cię, Jasiu, i jest okazja, aby porozmawiać o Twojej kolejnej płycie, List do Matki. Tak. Witam serdecznie wszystkich telewidzów oraz sympatyków Listy Śląskich Szlagierów. Jest mi niezmiernie miło, że znowu mogę stać przed Wami i prezentować moją nową płytkę, jak to już Geno powiedział, List do Matki. Jasiu, po dużym sukcesie pierwszej Twojej płyty, właśnie pora na płytę numer 2. Tak, kochani Państwo, ja sądzę, że ta płyta stanie się rzeczywiście szlagierowym wydawnictwem, czyli czymś, co bardzo spodoba się fanom Listy Śląskich Szlagierów, generalnie co się na rynku muzycznym sprawdzi. Tak sądzisz? Z pewnością tak, bo płyta już jest od października tamtego roku na rynku i bardzo się wszystkim podoba piosenka tytułowa List do Matki, taka chwycająca za serce i do płaczu. Kochani Państwo, no jest to rzeczywiście bardzo piękny tytuł, bo jak wiele mówimy o swoich mamach, jak mało do nich piszemy, czasami mało dzwonimy. Może będzie to okazja, Jasiu, że pobudzisz w ludziach tę miłość do mam jeszcze bardziej. Ale płyta ma zawiera 14 szlagierów, tak? Tak, 14. A jaki jest charakter muzyczny tej płyty? W sensie szlagierowo? Charakter tej płyty jest prawie ten sam co pierwszej, czyli bardzo dużo szlagierów po śląsku. No to mogę go dać. Możemy go dać, ja. I tak samo jak na pierwszej płycie znowu umieściłem jeden sobie utworek taki klasyczny. Tak. Jest to Granada, ale w oryginalnym wykonaniu, po hiszpańsku. Granada. Dokładnie to. Oj, proszę Państwa, Jasiu ma tak piękny głos. Poproszę Cię a capella, zrób kawałek tej Grenady. Granado, tierra. No i dobra. Pięknie, pięknie, brawo. Teksty czyje? Teksty są wszystkie moje. Chyba wszystkie moje, bo teraz nie pamiętam. Chyba? Dlaczego chyba? No bo tyle ich jest. No, bo przykładowo jest tam jeszcze piosenka w języku niemieckim, czyli La Pastorella. Aha. To jest cover. Granada jest po hiszpańsku. Okay. Ale głównie tych pozostałych, stricte twoje, tak? Tak. Muzyka moja, teksty moje. A aranżacja? A aranżacja zrobił mi do wszystkich utworów znakomity Andrzej Skaźnik. Andrzeju, gorąco Cię pozdrawiamy. Również. I chyba dziękujesz mu za te aranżacje. Bardzo, Andrzejku, dziękuję i nie kończymy współpracy jeszcze. Wspaniale. Czy na tej płycie jest jakiś szczególny szlagier, który jest Tobie bliski sercu? No oczywiście, sam tytułowy utwór List do Matki. No właśnie. I proszę Państwa, rzeczywiście bardzo, bardzo zależałoby mi na tym, żebyście Państwo wsłuchali się w ten hicior, szlagier, nazwijmy to jak bądź, bo to rzeczywiście bardzo interesujące. Dzisiaj zaprezentujesz właśnie w Liście Śląskich Szlagierów premierowy teledysk, tak, proszę Państwa, pod tytułem Pierwsze rendezvous. Mogę coś się przerwać? Proszę. Ten właśnie oto utwór jest napisany na faktach, nie moich, tylko gościu raz u mnie kolega i tam się skarżył z tego jego pierwszego rendezvous i tam mi to opowiada. Ja mówię, kurczę, to jest fajny temat na piosenkę. Ty, powtórz no mi to jeszcze raz. I on tam mi opowiada, ja sobie zrobiłem skróty i tak powstał ten właśnie utwór Pierwsze rendezvous. Kochani Państwo, życie pisze scenariusze. Oczywiście. I teksty piosenek. Jaki to piękny czas, kiedy możemy mówić prosto z serca. Dokładnie. Ja Ci też opowiem swoje pierwsze rendezvous, ale po tym wywiadzie. Może coś, nie mogę doczekać. Może coś napiszę. Jasiu, to już wiemy, o czym mówi ten teledysk, ale czy z planu tego teledysku zapamiętałeś jakiś smaczek, coś, co się wydarzyło, co warto by powiedzieć naszym widzom? Z planu? No. Bardzo fajna pogoda, woda, spokój, cisza, bo to było nagrywane w bardzo ładnym parku, nie powiem gdzie, ale naprawdę i atmosfera na planie taka wzniosła. Ja. Czyli jak na pierwszym rendezvous. Dokładnie. A powiedz mi taką rzecz, bo Cię dawno nie widział. W Twoim życiu prywatnym wszystko gro, ja? Wszystko gro i buce, i luftmo. I luftmo. A jakoś nową miłość?
No to już nie jest moja nowa miłość, bo ta miłość już trwa 2 lata. To już, ojoj, to richtig długo się... Bo pierwszym randewu tak już zapomniał. I słuchajcie, i tak, i tu mamy Szkoła Miłości w wydaniu Jasia Rysa. Ja ci bardzo dziękuję za wizytę w Szlagierowym studiu. Kochani Państwo, moim i Państwa gościem był znakomity, mój bardzo sympatyczny kolega Jasiu Rys.